obszar Natura 2000 Stawy Przemkowskie został powołany dla ochrony lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz zatrzymującej się w jego granicach licznej awifauny przelotnej. Teren Ostoi stanowi miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków zagrożonych w skali Europy. Obszar położony jest w dolinie rzeki Szprotawy na pograniczu województw dolnośląskiego i lubuskiego. Pokrywa się z terenem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. To gleba, która niespecjalnie nadaje się pod uprawy. Nie ma tu rozwiniętego przemysłu i nałożenie dodatkowych obostrzeń związanych z wprowadzeniem ochrony siecią Natura 2000 zrodziło w wielu mieszkańcach obawy. Wspierani przez Fundację Zielona Akcja z Wrocławia założyli lokalną grupę działania Wrzosowa Kraina, która zajmuje się aktywizacją mieszkańców i promocją regionu. Jedną z inicjatyw jest powołanie wioski Darów Lasu we wsi Borówki. To piękna historia o tym, że wspólna praca i zaangażowanie popłaca. Głównym takim powodem było wyjście wojsk radzieckich z Polski. Została biała plama, którą trzeba było zagospodarować w lasach, w borach naszych. I tutaj włodarze nasi zaczęli myśleć o tym, jak rozwinąć turystykę, jak pozyskując środki unijne można lepiej żyć. Zaproponowano mi przyjęcie punktu ekomuzealnego. Zgodziłam się i tak naprawdę nie wiedziałam jeszcze dokładnie, co będę robić. Wiedziałam, że mam zioła i ponieważ lubię roślinność, lubię kwiaty, więc to było moje marzenie, ale nie wiedziałam, co to będzie. Zaczęło się od woreczków lawendowych. To nakręciło mnie na rośliny, na zioła i zaczęłam zarabiać. Ja po prostu na tym zaczęłam zarabiać. W pierwszym roku to nie były te duże pieniążki i myślę, że w czwartym roku to nie były jeszcze pieniążki, ale reklama, promocja przez Wrzosową Krainę dała rozwój mój. Mój produkt zaczął być rozpoznawalny. Grupy, które przyjeżdżały, szkoły, robiliśmy warsztaty. Warsztaty najpierw woreczki zapachowe, później były woreczki do kąpieli, były nasze przetwory. Powstała lokalna grupa rybacka Dolnośląska Kraina Karpia. To też połączyło Wrzosową, natomiast przystąpiło 10 gmin do współpracy. Zostały pozyskane środki dla rybaków, ale też i na rozwój agroturystykę. Właśnie z tych środków skorzystałam. Córka przystąpiła do projektu. Mamy część budynku niewykorzystaną. Zrobiła pokoje. Po prostu podnieśliśmy standard. Nasz standard. Myślę, że goście, którzy nas odwiedzali, chętniej będą dzisiaj przyjeżdżać, bo będą mieli oprócz ciszy i spokoju, to będą mieli jeszcze dużo lepsze warunki do wypoczynku. Pani Bogusia rozbudowuje swoją agroturystykę, jednocześnie z powodzeniem prowadząc ekomuzeum. To jeden z wielu przykładów sukcesu lokalnej grupy działania. Kolejny punkt ekomuzealny Wrzosowej Krainy mieści się w gospodarstwie pana Stanisława Rekuta. Pasiekę zacząłem prowadzić, można powiedzieć, w połowie lat 70. Moja przygoda trwała prawie 40 lat. Pasieka zajęła pierwsze miejsce w województwie legnickim kilkakrotnie, no i później w 2000 roku w województwie dolnośląskim jako wzorowa pasieka. No i dalej zaczęto myśleć. Współpracowałem z różnymi organizacjami pozarządowymi i w 2006 roku zostało otwarte ekomuzeum Wrzosowej Krainy. W zasadzie pasieka to jest wędrowna i jest poza. Jak wiosną pszczoły są wywożone na pierwsze kwitnące jakieś łany czegoś, tak dopiero jesienią wracają do domu na stacjonowanie, na spokojny odpoczynek zimowy. Natomiast w tym czasie pszczelarz nie pracuje. Jest dużo pracy, bo i trzeba dojeżdżać i dopilnowywać, inne produkty rodzinne stymulować, czy na przykład zapobiegać rojeniom się pszczół, wymiana matek, hodowla matek. Ekomuzea to pomysł na połączenie edukacji i zabawy. Zwiedzający mogą spotkać się w nich z tradycją, historią regionu, dotknąć przyrody, zarazić ekologią,
ale przede wszystkim tu od eksponatów nie odgradza ich szyba i barierka. Ekomuzea to żywe muzea, gdzie wszystkiego można spróbować dotknąć, powąchać. Powiem, że od kilku lat tak średnio rocznie około 2000 osób się przewija, zdobywa tą wiedzę w dziedzinie pszczelarstwa. Czyli historia, jak to kiedyś było, kto obsługiwał, kto się zasłużył, że dzisiaj mamy pszczelarstwo, jak dzisiaj pszczelarstwo wygląda, jakie produkty są, właściwości produktów tych. No i na koniec tego wszystkiego właśnie te osoby wyjmują sobie z form świece odlane wcześniej, a przy okazji jeszcze degustują miód. Kiedyś sprzedawałem miody głównie na właśnie w hurcie, na jakichś spółdzielniach czy jakichś odbiorców hurtowych. Natomiast od kilku lat krąg się odbiorców poszerza, ale na zaufanie kupującego trzeba sobie zapracować. Mam takich klientów, którzy przyjeżdżają tutaj często, zwiedzają park krajobrazowy i po tym wszystkim przyjeżdżają tutaj na odpoczynek, bo sobie usiądą, zakupy zrobią, a ja przy okazji opowiadam. Jednak turystyka nie jest jedyną trampoliną do sukcesu na obszarze Natura 2000. Przecież mogą tu także istnieć zakłady produkcyjne, byle ich działanie nie szkodziło przyrodzie. W Chocianowie od kilkunastu lat istnieje przedsiębiorstwo wytwarzające wełnę drzewną, które wyspecjalizowało się także w produkcji m.in. podpałek do grilli i kominków. Cała produkcja jest tu prowadzona w pełni ekologicznie. Drewno kupowane legalnie w nadleśnictwie, a o sukcesie może świadczyć fakt, że większość produkcji natychmiast eksportowana jest na zachód Europy. Przede wszystkim podstawowym produktem jest drewno. Różne gatunki drewna, różne rodzaje drewna, i liściaste, i iglaste. I w większości produktów, od wełny dekoracyjnej, wełny ściółkowej, podpórek do kwiatów, lin, jest to wszystko w 100% z drewna. I na dzień dzisiejszy zatrudniamy 60 osób z naszej gminy, z naszego terenu. Mamy 11 pań, które są naszymi przedstawicielami i pracują po całym kraju. 90% produkcji wysyłamy na eksport w postaci głównie lin, które są używane do produkcji podpałek. Większość naszych produktów, nowych produktów, mają, nazywają się to europejskie wzory wspólnotowe. Są to rodzaje patentu i tylko my możemy to produkować, tylko my możemy tym handlować i to daje nam ochronę i wyjątkowość dla tych produktów, które są, można powiedzieć, takimi produktami nietuzinkowymi. Natura daje szansę. Przemkowski Park Krajobrazowy otrzymał w 2013 roku prestiżowe wyróżnienie Krajobrazową Nagrodę Rady Europy. To dowód uznania dla niezwykłego projektu łączącego ochronę przyrody, w tym przypadku rzadkich gatunków ptaków gniazdujących w trzcinach nad stawami przemkowskimi, z działalnością komercyjną i walką z wykluczeniem społecznym. Jest to projekt typowo przyrodniczy. Mówię jako przyrodnik, ale inne jak gdyby grupy zawodowe mówią, że to nie jest typowo przyrodniczy. To jest projekt społeczny, zajmujący się ochroną walorów krajobrazowych, historycznych. Ja z uporem maniaka twierdzę, że to jest przyrodnicze, tylko przyroda tutaj jest, nie chcę powiedzieć narzędziem, ale jest przedmiotem i chroniąc tą przyrodę, angażujemy w to pojedynczych ludzi, grupy ludzi. Nawet się okazało, że społeczność mniejszościowa, że mniejszość, która jest uznana w Unii Europejskiej, czyli mniejszość romską. Widzimy to wykoszone trzcinowisko, to jest pewne zatrzymanie pewnego stanu. Ono by nie istniało, gdyby nie było koszone. Można kosić oczywiście, ze względu na ochronę ptaków, które tutaj słyszymy. Gdzieś tu się bąg odzywa, gdzieś się odzywa piecuszek, gdzieś się odzywa łozówka, rokitniczka. I tą trzcinę byśmy traktowali jako odpad, balast. Ale przecież można to wykorzystać, tak jak było to od tysięcy lat, przynajmniej od setek, tutaj w tej części Europy. Ta trzcina przeznaczona jest do budowy dachów trzcinowych, tak zwanych strzech. W lato ta trzcina położona na dachu daje takie uczucie chłodu, prawda? A w zimę no, ociepla. Akurat tutaj w Przemkowie dzierżawimy około 300 hektarów takich nieużytków na terenie parku rezerwatu przemkowskiego. I żniwa rozpoczynamy od grudnia do marca.
Już od marca, no jak Państwo widzą, zaczyna się przeróbka tej trzci. I to trwa, się trzcina nie skończy. Jak słabo idzie, to trwa to cały rok. Jak idzie lepiej, no to wcześniej kończymy. I znowu szykujemy maszyny. I tak w kółko, w Macieju. Nieprzydatną trzcinę dajemy na biomasę, w belkach. A trzcinę prosta, sprzedawana klientom. Ta krótsza dla klientów krajowych. A tam z naszej bazy, z Piask Wielkich w województwie zachodniopomorskim idzie trzcina na zachód. 100% ekologii, bo jeszcze przy wykończeniu dachu, jak dekarze trzcinowi kładzą, to te kalenice, gdzie są kominy na górze, wykańczane są wrzosem, który też wycinaliśmy 2 lata temu, ale w tej chwili nie mamy pozwolenia, bo tam jeszcze saperzy muszą rozminować, bo wrzos pozyskujemy tutaj w Przemkowie po poligonie rosyjskim, jeszcze wtedy rosyjskim. Tak. Ten obszar ma prawie 3000 hektarów. Można powiedzieć, że jest na tyle duży, że można w tej mozaice, tej przestrzeni znaleźć różne siedliska, które są dla różnych zwierząt istotne, ale też dające się wykorzystać gospodarczo, bo przyświecała nam taka myśl, żeby nie pokazywać ochrony przyrody jako coś, co jest kulą u nogi nowoczesnego społeczeństwa, gdzie ludzie muszą się opodatkować na rzecz przyrody. Nie, chcemy pokazać, że przyroda i gospodarka w przyrodzie, że człowiek wyrósł z tej przyrody, ale wydaje mu się, że już nie, że tylko ogląda w telewizji czy gdzieś tam w internecie jakieś migawki, że spokojnie może z nią funkcjonować, jest tylko... Jest kilka elementów. Powinien się wsłuchać, mieć emocje, które pozwolą mu tą przyrodę, nie chcę powiedzieć rozmawiać z nią, bo wtedy wejdę na całkiem inne, nieprzyrodnicze może tory, ale zrozumieć ją, starać się ją posłuchać i wykorzystać mechanizmy, które rządzą w przyrodzie, a które dla człowieka są chociażby ze względów ekonomicznych istotne.